Proszę. Dzień dobry, ja nazywam się Joanna Bronowicka, jestem jedynką na liście partii Razem, nowej partii, która chce dbać o sprawiedliwość dla pracowników, osób wypchniętych na umowy śmieciowe, fikcyjne samozatrudnienie. My dzisiaj spotykamy się, żeby opowiedzieć o naszych postulatach związanych z tym, jak widzimy wykonywanie zawodu posła. Nasze takie dwa główne postulaty to chcemy ograniczyć wykonywanie funkcji posła do 2 kadencji, a drugi postulat ograniczyć pensję posłów, żeby nie przekraczała 3-krotności minimalnej pensji krajowej. Dla nas problemem są odwieczni posłowie. Mamy taką sytuację, że posłowie starają się o reelekcję na 4., 5., 6. kadencję. Są wśród kandydatów, 115 kandydatów na posłów zaznaczyło zawód wykonywany poseł, senator lub parlamentarzysta. Chcemy ograniczyć kadencję, chcemy ograniczyć wykonywanie tej funkcji do 2 kadencji na wszystkich szczeblach. Dla posłów, dla senatorów, dla burmistrzów i dla prezydentów miast. Chcemy po prostu, żeby politycy zeszli na ziemię, żeby po 8 latach, 8 lat to naprawdę dużo, sprawowania funkcji publicznej, wrócili do swojego zawodu i zobaczyli, jak żyje się normalnym ludziom. Po 4 latach rozmów z ludźmi, którzy muszą z pensji na umowie śmieciowej w agencji tymczasowej spłacić kredyt i związać koniec z końcem, myślę, że lepiej zrozumieją problemy swoich wyborców. Po 4 latach, jeśli ktoś chce starać się o mandat, droga wolna. Podobnie uważamy, że problemem są posłowie. My rozmawiamy z wyborcami, którzy często postrzegają swoich reprezentantów jako bezideowych karierowiczów, którzy do polityki idą dla pieniędzy. My chcemy to zmienić, chcemy obniżyć uposażenia posłów, ograniczyć je do 3-krotności minimalnej, po to, żeby było oczywiste, że dla polityki idzie się dla wspólnego dobra, dla sprawy i po to, żeby reprezentować jakieś poglądy, a nie dla prywatnego interesu. Już teraz jesteśmy gotowi, żeby zadeklarować, że część naszego uposażenia, właśnie tą przekraczającą minimalne wynagrodzenie, chcielibyśmy oddać na cele społeczne. Na osoby w trudnej sytuacji, każdy indywidualnie, na przykład na ochronę zwierząt, na świetlice terenowe, na różne cele społeczne. My chcemy pokazać, że reprezentujemy zwykłych ludzi i że dla nich właśnie idziemy do Sejmu. Bardzo często posłowie, którzy są którąś kadencję już w Sejmie, mówią, że skoro są wybierani, to tak powinno być, że to ludzie decydują. I nie powinno się nikomu tego prawa jakby ubierać do ponownego wybrania kogoś, kto dobrze rządzi, jak sami mówią. Czyli zatem jak można było się do tego odnieść? Po pierwsze, mamy kadencyjność w przypadku prezydenta. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie, które warto powtarzać na różnych szczeblach władzy. Tak jak mówię, to nie chodzi o ograniczenie dożywotnie możliwości kandydowania, tylko o taką przerwę po 2 kadencjach po to, żeby te osoby wróciły do swojego zawodu, po prostu zrozumiały, porozmawiały z ludźmi. I oczywiście, że to doświadczenie jest przydatne w Sejmie, ale jest też przydatne w takim zwykłym życiu. Doświadczenie to nie wszystko, znaczy mamy teraz po prostu bardzo niską jakość legislacji, dlatego że posłowie często nie czytają ustaw. To, co dla mnie, jako dla osoby, która pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji i która widziała, jak niski jest poziom pracy parlamentarzystów, to co jest ważne, to żeby posłowie cały czas kształcili się i żeby pobierali pensję za rzeczywistą pracę nad ustawami i nad wdrażaniem swoich rozwiązań w porządnym procesie legislacyjnym. Niestety to teraz kuleje i to też musimy zmienić.